Nazywam się Filip Turczyński i od prawie 12 lat zajmuję się zawodowo testowaniem oprogramowania. W ciągu tych 12 lat miałem okazję testować również gry, zarówno AAA jak Wiedźmin PC-towy, akurat pierwszy, jak i również mobilne gry, tutaj akurat głównie ze stajni 80 Games, czyli PuzzleCraft 2, Full of Stars, ale również takie mniejsze indie tytuły, przepraszam, jak Bloki Farm, nad którym obecnie moi znajomi pracują, czy tam pomoc przy mniejszych tytułach, trochę jako konsultant, trochę jako tester, tak hobbystycznie. Okej, okay, super. Dzięki za spotkanie przede wszystkim. Jest czwartek, gorąco jak Franca, więc nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jest gorąco jak Franca, więc tym bardziej dzięki za poświęcony czas. Jak to jest z tym testowaniem? Może zacznijmy od tego, bo Ty mówisz, że pracowałeś zarówno przy dużych tytułach, Wiedźmin to duży tytuł, jak i przy mniejszych, zarówno przy mobilnych, jak i przy PC-towych. Jakie tu są różnice? Jak się zmienia dynamika pracy, zasady pracy testera? Więc tak, w przypadku gier akurat, bo w swojej historii również testowałem telefony komórkowe dla LG i Samsunga, w przypadku gier powiedzmy dynamika czy zasady pracy względem gier PC-towych czy konsolowych powiedzmy w sumie nieznacznie się zmienia względem gier mobilnych czy innych grach, jeżeli mówimy oczywiście wyłącznie o testach. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia tylko ze skalą. No wiadomo, przy Wiedźminie pracowało tam 30-50 testerów albo i więcej. Przy grach mobilnych ze względu na ich mniejszą złożoność i mniejszą mniejszą złożoność konstrukcyjną, powiedzmy, tytułu, co też jest oczywiście zależne od projektu. Tych testerów jest znacząco mniej. W przypadku 80 Games było nas na przykład lokalnie 2 testerów plus 14 beta testerów, których zaciągaliśmy. Byli to wyselekcjonowani gracze wśród naszych znajomych, pracowników, jak również wśród naszych graczy. Bo w przypadku gier mobilnych, w szczególności free-to-play, które robimy, można sobie pozwolić na otwarcie tego tytułu wcześniej. Bardzo często się wspomina chociażby o soft launchach, prawda? Gdzie tytuł jest dostępny dużo wcześniej na wybranych rynkach, na przykład Bloki Farm jest w tej chwili dostępny chyba w Indonezji. I oni sobie już grają de facto w naszą grę, mogą nam dostarczać jakiś feedback, swoje oczekiwania i tak dalej, bądź też zgłaszać błędy normalnie, czy to przez App Store'a, czy przez kanał komunikacyjny supportowy, a jednocześnie my możemy się tak naprawdę jednocześnie trochę uczyć tej gry, jak i poznawać ich zachowań, ich zachowania, ich oczekiwania, co nie dograło i w zasadzie na żywym organizmie tę grę modyfikować. W przypadku Wiedźmina siłą rzeczy takich możliwości nie mamy. No, gra musi wyjść o wybranym pytanie w dniu premiery i potem ewentualnie możemy patchować, ale już jakby nie jesteśmy w stanie zmodyfikować całego tytułu, czy go przebudować, czy zmienić w ogóle wręcz jego filozofię. Tu się rozwinę dalej myślą. W przypadku PuzzleCrafta 2 u nas z kolei każdym kolejnym update'em gra ewoluowała tak naprawdę w zupełnie inną stronę niż my początkowo zakładaliśmy, właśnie ze względu na to, że gracze sami domagali się nowych narzędzi, nowych wiosek, jakiejś bardziej urozmaiconej rozgrywki, coś czego my na etapie projektowania nie do końca mogliśmy się przewidzieć, więc to jest podstawowa różnica. Tu możemy ewoluować grę razem z oczekiwaniami graczy. W przypadku dużych tytułów takich komercyjnych, w sensie nie free-to-playowej, tak naprawdę mamy jeden złoty strzał. Albo się uda, albo się nie uda. Nie? Więc pole manewru jest znacząco mniejsze. Czyli z tego, co mówisz, to tak naprawdę im większy tytuł, im mniejsze możliwości zrobienia właśnie na przykład soft launcha, tym większe ryzyko, tak? I tym, jak rozumiem, też ten dział testerów musi być większy lokalnie, tak? Tak. W przypadku testowania gier, mówię tutaj zarówno o dużych tytułach AAA-owych, jak i mobilnych free-to-playowych, tak naprawdę są dwie role testerów. Pierwsza to jest taka, że oczywiście sprawdzenie tytułu od A do Z, czy on zwyczajnie w świecie działa, czy przeprowadzenie tak zwanych testów akceptacyjnych, czyli to, co designer wymyślił, programista zaprogramował, czy dojechało to w takiej formie, jakie zostało zaplanowane, czy się nic kolokwialnie rzecz mówiąc nie psuje. Ale z drugiej strony
rolą testera jest również w dużej mierze opiniowanie produktu. Znaczy my mamy grać jako gracze po prostu. Jeżeli nam się coś nie podoba, powiedzmy jest to jeden głos na 20 pracujących pracowników, no to okej, powiedzmy jest to kwestia główków. Mhm. W momencie, kiedy tych głosów jest na przykład 7, 8, 9, że dochodzi do połowy zespołu albo wręcz większości zespołu, to znaczy, że coś jest już nie tak. I w tych testach takich właśnie typowo opiniujących, czy po prostu gra fajnie się gra, czy nie, ważne jest zachowanie takiego zdrowego balansu, bo przykładowo my robiliśmy grę Full of Stars blisko 1,5 roku, i przez pierwsze pół roku my jako testerzy również się tej gry uczyliśmy, więc graliśmy jako zwykły taki casual, powiedzmy pani Krysia, która weźmie telefon i tak dalej, i w ten sposób gramy, nie? Możemy wyczuć, czy gra jest trudna bądź łatwa, ale po 1,5 roku to już jest trudne, bo znamy tą grę na pamięć, jasne, znamy możliwości, umiemy grać w nią doskonale i wejście w rolę takiego prawdziwego casuala, który sobie z tą grą radzi bądź nie, zaczyna być prawdziwym wyzwaniem. Mhm. Ale to w ogóle jest ciekawe, co mówisz, bo o tym feedbacku, o którym mówisz, że na przykład jak jedna osoba ma inne zdanie, to okej, ale 7 jak ten, to już jest problem. Ale to jest zawsze jednak w oparciu o zdanie, o subiektywne zdanie tak naprawdę gracza. Macie jakieś systemy, które przeciwdziałają temu, żeby nie wyciągać złych wniosków? No więc tak, przede wszystkim zbieramy pod tym kątem zachowania gracza. Są do tego płatne systemy, bądź też akurat my korzystaliśmy z płatnych systemów, które pozwalają nam mierzyć eventy w grze, czyli na przykład czy gracz rozpoczął grę, zakończył grę, dokonał mikropłatności i tak dalej. To wszystko się zbiera w jedną ogromną bazę excelową, którą po prostu ktoś później musi przekopać, w sensie designer. Oczywiście Excel. Excel jest śmiertelny. Excel jest najlepszy do wszystkiego. Tylko nie do spokoju życia. Jak ktoś nie lubi Excela, to może mieć kłopot w testach. To jest jakby najprostszy sposób na zbieranie danych, nie? Czyli analizujemy zachowania graczy. To jest trochę jak w Google Analytics dla stron internetowych, nie wiem. Powiedzmy taki odpowiedni. Czyli tworzycie taki profil gracza, żeby też trochę wiedzieć, skąd mogły wynikać jego opinie, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Ile czasu spędził przy grze na przykład, ile czasu trwała jego jedna sesja rozgrywki, ile wydał przy tym twardej bądź tej miękkiej waluty, czy na przykład po rozbiciu się statku kontynuował grę, czy odłożył telefon i tak dalej. I to wszystko możemy zbudować w ten sposób pewne zachowanie gracza, gdzie obserwujemy, czy on idzie w tym kierunku, jakim my oczekujemy. Znaczy my chcemy, żeby on, wiadomo, spędzał przy grze jak najwięcej, a jeszcze lepiej, żeby wydawał jak najwięcej, nie? Więc możemy wtedy przewidzieć, czy feedback testerów, którzy zgłaszają, że oni na przykład w tym momencie gra staje się niefajna i odkładają telefon, czy rzeczywiście się pokrywa z danymi, które zebraliśmy w soft launchu na przykład. Oczywiście dochodzą też zwyczajne nasze spotkania z designerami, programistami, gdzie codziennie możemy omawiać, że słuchaj, no wcześniej się grało lepiej, nie? Kierunek, który żeście obrali w ewolucji danej funkcjonalności, uważam, że idzie w złą stronę, bo się gra na przykład tam trudniej, albo staje się służący i tak dalej. No i tutaj jest ważne doświadczenie designerów po prostu, którzy muszą rozstrzygnąć, czy ten feedback jest dla nich faktycznie potrzebny, czy nie. Bo to wszystko się opiera po prostu na zwyczajnej dyskusji, trochę jak, ja to lubię nazywać, trochę jak dyskusji męża z żoną, nie? Gdzie trzeba się wzajemnie przekonać do pewnej dyskusji, do pewnego poglądu i albo jedna strona odpuści, albo druga, nie? No, mm-hmm. Że im większe masz poparcie ty jako tester ze swoją tezą, no to tym jest ci łatwiej. Wiadomo, że designerzy również mają jakąś wizję na tą grę. Stąd ostateczny kształt gry to jest tak naprawdę wypadkowa wielu osób, wielu pomysłów i dyskusji. A często się zdarza, że wiesz, że właśnie ta wizja designerów jest kompletnie nietrafiona i w ogóle po pierwszych testach okazuje się, że trzeba zmienić wszystko, wiesz, o 180 stopni? Zdarzało się. Przykładem niech będzie chociażby nasz Full of Stars w AT Games, który robiliśmy. Na Digital Dragons 2016 roku, jak pojechaliśmy z prototypem gry, wszyscy jasno stwierdzali, że graficznie jest super, dźwiękowo jest super i sam lot statkiem jest super, ale nie czują w ogóle fabuły. I po designie, znaczy po powrocie z Digital Dragons,
designerzy musieli usiąść. Tak naprawdę no 60-70% gry poszło do kosza i zaczęliśmy pracę. Nieźle. Też tytuł, który się pojawił na rynku, jest de facto zupełnie inną grą niż tą, którą zaprezentowaliśmy na Digital Dragon. Czyli teoretycznie można próbować dużo przewidzieć, ale później wchodzi ekipa testerów, tak? Albo dajesz odbiorcom do przetestowania i się okazuje, że nie, że twoje pomysły to jest jednak z kosmosu, tak? Tak, chociażby pierwszy pecetowy Wiedźmin miał na pewnym etapie chyba 6 czy 7 różnych tutoriali, w sensie prologów, nie? Mhm. Z samego początku designerzy wiedzieli, że to ma być na atak na Kaer Morhen, jakie tam postacie mają być i tak dalej, ale sama linia fabularna, ścieżka fabularna, ten prolog ewoluował tak naprawdę co miesiąc, graliśmy zupełnie inną wersję prologu i w pewnym momencie już też było tak, że w rezultacie nikt nie był zadowolony z żadnej wersji z tego prologu, więc wyrzucono to wszystko do śmieci, zrobiono tą ostateczną wersję, która jest, która była tak naprawdę akceptowana zarówno przez dział testowy wewnętrzny, jak i przez wydawcę, czyli Atari. Mhm. No właśnie, bo widzisz, to jest też jeden z elementów, który bardzo chciałem cię zapytać. Mówisz o tym, że graliście w 7 wersji prologu Wiedźmina. To rzeczywiście jest trochę tak, jak czasem się słyszy, że ta praca testera to jest taka męka, droga przez mękę? Oj, wiesz, tak, zdecydowanie tak. Tester wydaje się, że jest fajną robotą, bo siedzisz i grasz w grę, oni ci za to płacą, nie? Albo odwrotnie, narzekasz, a oni ci za to płacą, nie? to idealny, wiesz, dla Polaków. Nie? To jest najlepsza robota dla każdego, nie? Z drugiej strony zapomina się często o tym, że ta praca jest cholernie rutynowa. Ona jest powtarzalna. Przychodzisz i codziennie robisz to samo. W przypadku Wiedźmina pierwszego był nasz kolega tester Grzesiek, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądał. I on przez 2 miesiące codziennie, czyli przez 60 dni, jedyne co grał, to ostatnią walkę z Kikimorą chyba pod koniec aktu trzeciego. Po prostu jedyne co robił, to codziennie grał w kolejną iterację tej walki z Kikimorą, a ona i tak wyszła, może była spoko, ale na pewno mogłaby być lepsza, nie? Więc wyobraź sobie, że robisz codziennie to samo przez 2 miesiące, nie? To tak jakbyś... Myślę, że czasami w zmywaniu jest więcej frajdy niż przy takiej pracy, bo przynajmniej czasami masz kubek, czasami masz talerz, nie? A wtedy wyobraź sobie, że codziennie stajesz się przez 8 godzin dziennie myjesz jeden kubek. No, to jest mniej więcej taka rzecz. I często właśnie się zapomina o tej rutynie, nie? Że my musimy powtarzać to samo, że potem część trafia do kosza, dostajemy nowy moduł, który teoretycznie niewiele się różni od poprzedniego, ale de facto znowu musisz zrobić to samo. I to się wydaje fajne, ale trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia, żeby chcieć grać w tą samą grę przez 1,5 roku, przez 2 lata. Są gracze, nie? Którzy grają w Counter-Strike'a na przykład, tam, nie wiem, od 8 lat w kółko, nie? Tak, tylko że to jest gotowy produkt, nie? Dokładnie, to jest gotowy produkt. A tutaj zaczynasz trochę postrzegać tą branżę ogólnie w inny sposób. Później wchodzą do tego kolejne rzeczy, jak na przykład wracasz do domu, odpalasz sobie Mass Effecta, odpalasz sobie Call of Duty i tak dalej i zaczynasz dostrzegać tam błędy, nie? Bo to jest po prostu takie, zaczyna się robić z tego trochę zboczenie zawodowe i to jest największy problem testerów w ogóle, z jakim się ma do czynienia tak naprawdę. A to w ogóle grasz jeszcze dla przyjemności, czy już nie umiesz? Gram, no zdecydowanie, znaczy granie wręcz jest wymagane, bo to jest trochę jak z, nie wiem, jak z, w sumie jak z każdą inną pracą, no musisz się doszkalać, żeby być na bieżąco z trendami i tak dalej. W momencie, kiedy gracze przestaliby grać w godzinach pracy czasami albo w godzinach prywatnych, to my za pół roku, za rok byśmy nie wiedzieli, co tak naprawdę się gra, jak się gra. Jest często tak, że no nie wiem, no przykładowo robimy bloki farm, tak? I to się naturalnie gra w inne konkurencyjne gry tego typu, żeby zobaczyć, o kurczę, ale oni mieli tam super pomysł, nie? Weźmy, zróbmy to samo u nas, tylko inaczej. Nikt nie ukrywa, że branża growa to jest oczywiście wzajemne podglądanie się, kopiowanie pomysłów, ale do tego trzeba, wiadomo, dorzucać też trochę swoich własnych, nie? Mhm. Ale jak nie grał, to byś tak naprawdę nie wiedział nawet, co się w tej chwili gra. To jest trendy, co jest na topach, jakie są fajne rozwiązania, jakie nie. No to się inspirację musisz czerpać, nie?
nie? A to w takim razie jak sobie poradzić z tą monotonią, o której mówiłeś wcześniej, żeby wiesz, żeby totalnie nie zwariować? Są różne sposoby. Znaczy, więc tak, no przede wszystkim game design kojarzy się z jedną wielką imprezą, nie? Generalnie, że tam siedzą sobie chłopcy, nie wiem, liceum, studia i tak dalej i oprócz tego, że się dobrze bawią, to przy okazji zrobią jakąś grę. To jest szalenie krzywdzący stereotyp, bo nie bez powodu często się wspomina o crunchach, o siedzeniu po godzinach. Ja pamiętam, jak mój przełożony w Wiedźminie, Jakub Styliński, który był QA leadem, jak kiedyś przyjechał w poniedziałek do biura, to wyszedł chyba z tego biura dwa tygodnie później, bo tam stał na miejscu, kąpał się na miejscu, jadł na miejscu, po prostu termin wydania się zbliżał i trzeba było po prostu ciężko pracować. Ile się dało, tyle się pracowało. Mam gdzieś w prywatnych archiwach, jak był jeden z głównych designerów, Artur Ganszyniec, siedzi, projektuje właśnie ten prolog, o którym wspominałem, jest zastawiony kubkami od kawy, Red Bullami i tam jeszcze innymi napojami. Całe tam biurko ma właśnie w takich kubkach, bo po prostu się siedziało i się pracowało. Więc przede wszystkim ważne są takie momenty takiego totalnego resetu. Czasami sobie wyjdziemy na piwo, czasami sobie pogramy w piłkarzyki albo w bilarda, zagramy sobie w grę planszową. Wyobraź sobie, jaka była panika, kiedy zostało nam dwa dni do premiery Wiedźmina, a na całym Żoliborzu wyłączyli prąd, nie? Zdjęcie, jak my gramy sobie w planszowego World of Warcraft pomiędzy komputerami, a w tle chodzi przerażony Adam Kiciński, bo czas bije, a prądu nie ma, nie? Więc to są takie historie, nie? To przede wszystkim trzeba mieć zdolność regeneracyjną samemu, tak o trochę potrafić znaleźć motywację w jakichś totalnie drobnych rzeczach, takie poczucie, że kurczę, teraz zaczęło działać, teraz jest fajnie, więc robiliśmy krok do przodu i to ci daje kopa motywację do działania, nie? Że się zbliżamy do finiszu. No, nie wyobrażam sobie, żeby testerą gry została osoba, która nie czuje pasji do gier, po prostu. Mm-hmm. Bo nie będzie w stanie ocenić, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, nie będzie w stanie tak naprawdę jakoś otworzyć umysłu na szersze spektrum, bo czasami sprawdzamy grę jako wycinek, ale trzeba patrzeć zawsze pod kątem całego produktu, nie? Czy on jest spójny, czy jakiś element tej gry właśnie, który testujemy, nie odstaje jakoś jakościowo od reszty. Mm-hmm. No. Także to w tym kierunku. Reset. Reset produktu, ale też reset siebie, rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Cofnijmy się trochę, mówiłeś wcześniej o tym, że testowanie gry tam AAA, na przykład tak jak Wiedźmin albo małej gry komórkowej, tak naprawdę wygląda podobnie, ale rozumiem, że różnice są, no bo chociażby masz inne narzędzia, tak? Bo na przykład u mnie to wygląda tak, że jeśli ja robię grę z moim bratem, no to po prostu siedzę, gram w tą grę ile się da i robię notatki, tak? Ale jak to wygląda w profesjonalnej firmie, jak testowanie gier na przykład mobilnych i testowanie gier konsolowych czy komputerowych? W przypadku Wiedźmina to na co się dało, co że tak powiem, można było w jakikolwiek sposób przewidzieć, bo było zaplanowane, no to masz ogromne checklisty. Czy na przykład postacie po ich zabiciu dropują odpowiednie przedmioty, czy questy fabularne są przechadzalne, czy są blokery, czy nie. Tutaj przydaje się w ogóle do testów, przydaje się metodologia Kanban, czyli pracujesz nad jednym konkretnym zadaniem i kiedy je kończysz, dopiero przechodzisz do następnego zadania, że w sensie nie robisz kilku zadań na raz. Więc bo koszt przełączania się jakby między zadaniami, koszt rozumiany przez czas, jest czasami wyższy niż wykonanie tego zadania. Więc pod tym kątem to właśnie Tomasz Gop w CD Projekcie bardzo, bardzo naciskał na pracę właśnie w stylu z pomocą metodologii Kanbana. Więc są checklisty, gdzie po prostu każdy tester w zależności od powiedzmy etapu czy builda, bo buildy wychodziły czasami kilka dziennie, więc raczej na poszczególnych etapach trzeba było te testy powtórzyć, czy się nic nie zmieniło. Ścieżki fabularne właśnie w postaci całej dokumentacji, czasami excelowej, czasami również to było po prostu rozpisane na tablicy, bo później już im bliżej premiery, tym czasami nawet zaczyna brakować czasu na aktualizację tych dokumentacji, więc już lecimy trochę jak na żywca, nie? Mamy tablicę i tam po prostu mazakami się podpisuje, czy jest okej, czy nie.
Oczywiście nieśmiertelny Excel, w którym notujemy wszystko, w zasadzie każdą możliwą uwagę. Są bazy danych, znaczy Testrack Pro, Jira w tej chwili chyba najbardziej popularna, czy Mantis, w której rejestrujemy nie tylko zadania pomiędzy nami testerami, ale również designerzy, programiści i tak dalej. To wszystko jest rozpisane, kto nad czym w danej chwili pracuje i tam również się zgłasza defekty pod konkretne funkcjonalności. To są również spotkania, takie meetingi codzienne, albo skramowe, albo już normalnie na zasadzie dyskusyjne pomiędzy przedstawicielami danych działów. Także takich rzeczy jest sporo. No i do tego trzeba jeszcze pamiętać, żeby w testach planować oczywiście o przetestowaniu aplikacji bądź też gry na możliwie najszerszym spektrum sprzętowym. Nie testuj, jak robisz grę dla iOS-a, to nie testujesz tylko i wyłącznie na iPhone 5, tylko starasz się mieć jak najszerszy ten zakres funkcjonalności, jak ona się zachowa na iPadzie, jak ona się zachowa na 10-calowym iPadzie Pro na przykład, albo odwrotnie na przykład, jak robisz cały czas pod iPhone'a 5, to jak się zachowa na przykładowo na 4S, czy w ogóle ona będzie grywalna, nie? Czy sprzęt jest po prostu zwyczajnie za słaby. Więc jakby takie rzeczy cały czas na każdym etapie produkcji trzeba kontrolować. No. To musisz mieć mega taką samodyscyplinę, żeby właśnie się trzymać jednego zadania, się domyślam, tak? Bo pewnie robisz jedno, testujesz jedno, przychodzisz na drugi sprzęt, pojawia się coś innego i chętnie byś się tym zajął, ale pewnie nie możesz, bo po prostu byś po 3 godzinach zwariował, byś się zagubił w tym. Tak, dokładnie. No to tutaj organizacja pracy wśród testerów jest bardzo ważna, nie? Owszem, są takie dni, gdzie po prostu siadamy i sobie wszyscy gramy w grę. To my w Atty Gamesach bardzo często robiliśmy, że raz w tygodniu, w każdy piątek nikt nie programował, nikt nie designował, po prostu siadaliśmy sobie na pufach, zamawialiśmy pizzę i każdy zwyczajnie miał grać w grę, nie? I wtedy designer, programista, producent, każdy był testerem tak naprawdę. Był wielki Google Docs, w którym każdy miał swoją zakładkę i mógł wpisać wszelkie uwagi, jakie mu przyszły do głowy, nie? Mógł skrytykować swoją własną pracę, że jednak on zaprojektował to, ale jemu to nie gra i tak dalej. To jest taki fajny właśnie między innymi reset, gdzie można się na spokojnie podzielić uwagami wobec gry, pograć wzajemnie, pokomentować, pośmiać się, jak komu idzie lepiej bądź gorzej i tak dalej. Jakiś taki mini turniej nawet sobie zrobić, powiedzmy, w daną grę. Ja również pamiętam moment, kiedy my Wiedźmina składaliśmy dosyć długo już, przychodzimy rano do pracy i był mail od Tomka Gopa, że słuchajcie, grałem w nocy, skończyłem o 3 w nocy, zajęło mi to 6,5 godziny i najważniejszy news, gra stała się przechadzalna, nie? To był taki fajny element właśnie, gdzie ludzie siedzieli. Później designerzy sami zostawali na noc, żeby pobić czas na przykład Tomka Gopa, nie? I tam za chwilę Artur podesłał swój wynik, ile mu to zajęło, Karol Kowalczyk podesłał swój wynik, ile mu to zajęło, speedruna i tak dalej, nie? Więc to było jednocześnie takie fajne, bo można było się pościgać, a z drugiej strony bardzo szybko, łatwo można było wyłapać, czy nie zostały jakieś potencjalne blokery. Mhm. A ty wolisz bardziej testować gry, nazwijmy to stacjonarne, duże czy mobilne? Wiesz co? Ja w ogóle lubię testować gry. Może tak. Nadal? Po 12 latach? Tak, cały czas, bo to jest fajne. No to jest. No to pracujesz jednak nad produktem, który trafi do ludzi dopiero powiedzmy za pół roku, za rok, albo nawet czasami za 3-4 lata, w przypadku, kiedy to jest ogromny tytuł, nie? Więc to już daje takiego fajnego kopa. Tak samo było u mnie w przypadku telefonów komórkowych, nie? Pracujemy nad na przykład LG G4 na rok przed tym, jak użytkownicy go mogą kupić. Więc to jest jakby samo w sobie już poniekąd małą taką nagrodą, nie? Że możesz później opowiadać znajomym, czy zachować historię sam dla siebie, jak ta gra w ogóle pierwotnie wyglądała, jakie były jej założenia, czego żeśmy się nie zdecydowali wprowadzić i tak dalej. To jest cholernie kręcące, o tak bym powiedział, nie? To jest coś, co sprawia ogromną satysfakcję i tak naprawdę tester ma realny wpływ na produkt, po prostu. W świecie, okej, no są branże, gdzie tego wpływu mamy mniejszy, nie wiem, jak na przykład w testowaniu aplikacji finansowych dla banku, na przykład, to trudno tam o jakąś inwencję. Ale w przypadku gier,
tester ma bardzo dużą rolę tak naprawdę. No bo właśnie nie tylko sprawdza, czy to działa, ale może dorzucić coś od siebie. Jakby jaka jest satysfakcja testera, kiedy on wrzuca jakiś pomysł, podchodzi do designera i mówi, słuchaj Kasia, wiesz co, bo to jest fajnie, ale jakbyś zrobiła to inaczej, to by było jeszcze fajnie. A później widzisz to w grze, no to jest takie coś, kurde, jest tam coś ode mnie, nie? Jest tam coś mojego. No to fajne, strasznie motywujące to jest. Ale to jest fajne, co mówisz, bo wcześniej powiedziałeś dużo gorzkich słów o tym, jaka to jest ciężka robota, bo wierzę, że jest. Ale teraz mówisz, że nie, że jednak warto w to iść, tak? No bo to jest ciężka praca. To jest jak najbardziej ciężka praca. Po prostu ja przestrzegam ludzi przed takim hura optymizmem, bo w tym jest dużo fanu, jest ogromna satysfakcja, ale ona jest obarczona ciężką pracą, często po godzinach, crunchem, takim, że tak powiem, sprintem czasowym tak naprawdę, gdzie czasami nasze rodziny, żony, dzieci i tak dalej muszą zrozumieć, że tata jak wyjdzie w poniedziałek, wróci w środę, bo po prostu musi siedzieć i grać. Idziesz na spotkanie wigilijne do rodziny i słuchaj, na czym ty pracujesz. A, siedzę i gram. I każdy sobie myśli, kurde, no po prostu robota marzenia. Tak naprawdę ty siedzisz po 20, czasami 30, 40 godzin w pracy, bo trzeba dowieść builda na czas, trzeba dowieść, nie wiem, jakiegoś builda dla wydawcy. On albo jest jakieś opóźnienie, albo właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, jakiś moduł gry nie spełnia oczekiwań, trzeba go wyrzucić, napisać na nowo. Wtedy to nasz deadline czasowy totalnie się rozjeżdża i testerzy po prostu cały czas tam są potrzebni. I najbardziej brakuje właśnie, często jak czytam w dyskusjach i tak dalej, to ludzie właśnie nie mają świadomości, że oni idą i będą to samo robić przez najbliższe 2-3 lata, nie? Albo w przypadku mniejszych to tu pół roku, rok. To jest ta najważniejsza rzecz, nie? I dlatego, okej, to fajnie brzmi, jest fajnie, ale trzeba pamiętać o tym, żeby każdy właśnie pamiętał. Ja będę to robił przez najbliższe 2 lata, nie? To jest najważniejsze. No tak, tak. Nawet zawodowi streamerzy mówią, że już czasem mają dość grania, bo podchodzą już muszą podchodzić do gry jak do pracy i to w pewnym momencie zaczyna męczyć. A co dopiero ty, jak masz kontakt z niegotowym produktem, tak? Z wadliwym w wielu przypadkach produktem. Ale to w takim razie, skoro to jest jednak fajna praca, to podpowiedz, co zrobić, żeby zostać zawodowym testerem. Co zrobić, żeby zostać zawodowym testerem? Jest tak, w zasadzie najważniejsze to jest doskonale orientować się w rynku, nie? Jeżeli, nie wiem, uwielbiasz gry mobilne, grasz w te gry mobilne, to próbowałbym, są strony internetowe może tak, nie, akurat może nie będę podawał tu adresów, ale są strony internetowe, które wyszukują pracowników w game devie, są fanpage'e na Facebooku, które do tego służą i tak dalej. I warto jest czytać sobie ogłoszenia, czego oni wymagają. Oczywistym jest właśnie to, o czym wspomniałem, ten doskonały background, znajomość gier. Warto również poświęcić trochę czasu, poćwiczyć jakieś narzędzia w domu. Ja rozumiem, że taką Jirę czy Testraka nie każdy w domu posiada albo zdobędzie licencję, ale na przykład instalacja silnika Unreala czy Unity, trochę pobawienie się tym, oglądanie tutoriali, próbować zrobić coś prostego, tak żeby z tymi narzędziami mieć jakby obycie, bo później w testach będziemy je regularnie wykorzystywać. Mhm. Doskonała znajomość Excela, narzędzi takich właśnie jak Word, Excel, znajomość SVN-a, to też możemy zainstalować sobie na komputerach domowych i po prostu to poćwiczyć, tak? Jakby w momencie, kiedy jesteśmy na studiach, czy wręcz kończymy liceum, bo ja na przykład w CD Projekcie zacząłem pracę tuż po zakończeniu liceum. Jakby nikt nie wymaga od stanowiska juniorskiego doświadczenia zawodowego, ale ważne jest to doświadczenie, które my zdobędziemy będąc w domu. No i przede wszystkim trzeba naprawdę być pasjonatem gier. Jeżeli się idzie na rozmowę kwalifikacyjną, można powiedzieć wprost, słuchajcie, ja nie pracowałem jeszcze, nie? Ale znam doskonale gry, znam jakieś tam podstawowe narzędzia, może nie w jakimś super expert level i tak dalej, ale na tym podstawowym poziomie i bije od takiej osoby pasja, widać, że on po prostu żyje tymi grami, to bardzo często daję ludziom taki kredyt zaufania. To samo jest w telefonach komórkowych. No nikt nie testuje telefonów komórkowych w zaciszu do domu, prawda? W momencie, kiedy ja rekrutowałem do firmy Samsung,
widzi pracownika, po prostu widać było, że on interesuje się grami, wie co jest na rynku, telefonami, przepraszam, wie co się dzieje na rynku, jakie są różnice między poszczególnymi systemami operacyjnymi i tak dalej. Po prostu trzeba być już na jakimś etapie przemawiać przez nas jakaś pasja, jakieś obeznanie w tym temacie. To jest totalne minimum, które jest wymagane. No a potem oczywiście jeszcze trzeba mieć, jakoś pokazać się, że się jest zmotywowanym, bo to bardzo szybko wychodzi na rozmowie, czy ktoś sobie poradzi po prostu z zadaniem. Mhm. To, że w kółko grał w to samo, to tak naprawdę. Ale to jest świetne, co mówisz, bo z tego, co mówisz, to tak naprawdę, żeby zostać testerem, to ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze pasja, a po drugie trochę doświadczenia, które można zdobyć w domu zupełnie, tak? Samemu, jeśli się człowiek zmotywuje. To akurat jest kwestia też nie tylko doświadczenia zawodowego właśnie pod kątem testów. Tak naprawdę wydaje mi się, że jak chcemy zrobić pierwszy krok, kończymy liceum albo kończymy studia i chcemy zacząć gdzieś pracę, to naprawdę akurat w game devie chyba pracę jest zdobyć najłatwiej, chociaż jest to najbardziej hermetyczne środowisko tak naprawdę. Bo w tej chwili mamy takie narzędzia, takie możliwości, że każdy jest w stanie zaprojektować, zaprogramować grę. W momencie, kiedy ja bym chciał startować na stanowisko designera, warto jest wcześniej ten miesiąc, dwa miesiące poświęcić, spróbować zrobić jakiś prototyp gry mobilnej, czy nawet desktopowej w popularnych tego typu narzędziach, bo osoba rekrutująca z chęcią spojrzy na to, co ty dokonałeś, jakie masz pomysły, czy idziesz utartymi schematami, albo wziąłeś po prostu jakiś generator tylko po to, żeby pokazać, czy zdałeś coś od siebie. Zwyczajnie. Mhm. To nie są czasy już takie, że na programowaniu znało się dwie, trzy osoby i oni zrobili grę. Teraz na narzędzi jest multum, możemy wykorzystać do tego wszystko, a i tak jestem przekonany, że jak pójdziesz na taką rozmowę, to i tak dostaniesz zadanie testowe, więc będziesz musiał z tymi narzędziami się zapoznać, czy tego chcesz, czy nie, tylko będziesz w gorszej sytuacji, bo oni ci na zadanie testowe da do tydzień na przykład. A wcześniej jak się sam rozwijasz, bo tworzenie gier to jest twój cel, twoja pasja, więc się przygotowałeś, to będziesz w stanie to zadanie testowe jakoś rozwiązać. Okej, okay, a dobra, a teraz z drugiej strony do tego podejdźmy. Robię grę, chcę mieć profesjonalnie ją przetestowaną. Ile potrzebuję czasu i pieniędzy, żeby zatrudnić profesjonalną firmę, która to dla mnie zrobi? Czasu i pieniędzy. Czas i pieniądze to jest zawsze coś, czego jest za mało. Szczególnie im większy projekt, tym tego czasu i tych pieniędzy jest mniej, tak naprawdę. Kwestia tak naprawdę od firm zajmujących się testowaniem, może tak, jest bardzo dużo na rynku, nie? W momencie, kiedy robisz grę, tak jak wspomniałeś, z bratem, najprościej będzie właśnie ją albo soft launchować na jakichś tam mniejszych marketach i po prostu widzieć, jakie jest zachowanie użytkowników, bądź też wypuścić tą grę wśród znajomych, zebrać wśród jakichś graczy i tak dalej. Ja bym w przypadku małych projektów podszedł właśnie w ten sposób. My poniekąd właśnie w Atty Gamesach również tak robiliśmy, nie? Staraliśmy się znaleźć ludzi z różnym przedziałem umiejętności. Z jednej strony, żeby byli to hardkorowi gracze, a z drugiej strony wciskaliśmy to naszym mamom, naszym siostrom, żonom, które na co dzień nie grają po prostu, żeby siedzieć czasami nad nimi i patrzeć zwyczajnie w świecie, jak oni grają. Czy oni grają to w taki sposób, jakim my żeśmy przewidzieli. Czy oni odczuwają frajdę z tego, bo musisz sobie, projektując grę, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie podstawowe, do kogo ona ma trafić. Czy ona ma być dostępna dla wszystkich, jak Angry Birds na przykład, więc siłą rzeczy mechanika gry nie może być skomplikowana, ona musi być maksymalnie uproszczona, żeby każdy sobie z tym poradził, zarówno czteroletnie dziecko, jak i totalnie hardkorowy gracz. Czy to ma być właśnie gra tylko dla poszczególnych grupy docelowej? No, w shootera też nie każdy zagra, prawda? Bo albo go nie lubimy, albo jest zbyt brutalny, albo wymaga zbyt dużej precyzji i tak dalej, nie? Więc takie playtesty, które może zorganizować w swoim okręgu, to jest tak naprawdę najtańsza i najszybsza forma zdobycia feedbacku. W przypadku, kiedy robisz duży tytuł, jak Wiedźmin na przykład, no to oprócz tego, że zatrudniasz masę pracowników, którym trzeba dać normalnie wynagrodzenie, opłacić ZUS i tak dalej, no to jeszcze możesz wykorzystać do tego tak zwane testing house'y. To są ogromne firmy, którym podnajmujesz, tam już na zasadzie umowy spisujesz, jaki ma być ich zakres testów, jakie są ich obowiązki, ile oni czasu poświęcą, jaki jest budżet na to.
jak długo to potrwa, ale to są już ogromne pieniądze, dlatego AAA stają się również coraz droższe, w szczególności AAA z otwartym światem. Testowanie gry z zamkniętym światem testuje się zupełnie inaczej niż gry z otwartym światem, bo musisz przewidzieć w zasadzie każdą możliwą ścieżkę dojścia gracza do danego punktu. W przypadku zamkniętego świata możesz z góry wiesz, którędy gracz pójdzie, nie? Więc w przypadku tego typu gier budżety rosną po prostu astronomicznie. Mhm. Tak. Czyli tak naprawdę wszystko zależy od skali projektu. Tak naprawdę tak. Mhm. Małą grę przetestujesz w jedną, dwie osoby. Albo w ogóle samemu sobie przetestujesz tak naprawdę, nie? Im większa gra, tym więcej osób. I dlatego czasami jest tak, że ta sekcja Fake to Testers w kredilcach jest dłuższa niż programistów i designerów, nie? Tak, zgadza się. Ale to chyba dobrze, bo wtedy jest na pewno lepsza gra. Czy tak naprawdę ty masz mniejsze ryzyko wystąpienia jakichś błędów, no ale z drugiej strony masz również większe ryzyko wycieku informacji, nie? Mhm. Więc to też pamiętam. Strasznie mi się podobało to, co mówiłeś o pasji i o tym, że ta satysfakcja z pracy testera jednak jest duża, jak widzisz coś, co znalazłeś sam i później w gotowym produkcie to jest. Więc z mojej strony chyba wszystko, ale chciałbym cię jeszcze zapytać, co jeszcze? Człowiek taki jak ja, laik, nie znający pracy testera od podszewki, może nie wiedzieć, o co cię zapytać, a być może jest jeszcze coś takiego, co warto wiedzieć o pracy testera. Więc tak, w pracy testera trzeba się spodziewać niespodziewanego, dosłownie. W przypadku testowania gier PC-towych potrafi się tak naprawdę zepsuć totalnie wszystko. W przypadku Wiedźmina, ponownie się tutaj cofnę do tych czasów, duży problem stanowi dla nas premiera Windowsa 7, bo gra doskonale działała na XP-kach na Wiście, a pojawił się Windows 7 akurat jeszcze na pół roku, pamiętam, przed premierą naszej gry, ale okazało się, że Wiedźmin totalnie wysypywał się na 7. Trzeba było czekać na hotfixy ze strony Microsoftu, co znacząco utrudniało nam testy, bo po zwyczajnie w świecie nie można było testować w ogóle na 7 tej gry. W przypadku gier mobilnych trzeba w naszym wypadku PazCrafta i w iOS-ie problemem mogą stanowić kolejne iteracje iOS-a na przykład, nie? Że 9 zupełnie inaczej się zachowuje niż 10. A najgorszy w świecie jest Android. Znaczy tam są duże pieniądze jak najbardziej, ale przetestowanie gry dla każdej możliwej wersji Androida, dla każdego możliwego telefonu, kiedy jest ich setki tysięcy, każdy ma inną rozdzielczość, inną szerokość ekranu i tak dalej, jest w zasadzie niemożliwe, więc jako testerzy musimy pamiętać tak naprawdę o tym, żeby możliwie szeroko testować, nie wiem, jedziesz do znajomego, daj telefon, muszę coś przy okazji sprawdzić i tak dalej. Praca testera nie jest pracą od 8 do 16. To jest ciągła gra, staje się poniekąd naszą kochanką. Jest tak, że kiedy żona bądź dziecko nie widzi, co robimy, to na pewno my testujemy. Często się zdarza tak, że ja wracam do domu i mnie małżonka właśnie pyta, ty teraz grasz dla przyjemności, czy jeszcze pracujesz, nie? Bo to jest dokładnie ta sytuacja. My testerzy, programiści, designerzy też. My żyjemy tytułem, żyjemy pracą. To sprawia, że stajemy się monotematyczni. To sprawia, że stajemy się hermetyczni tak naprawdę, bo my gadamy w kółko jednym, robimy tylko jedno i sprawia nam przy tym wielką frajdę, nie? Więc jakby z jednej strony ja rozumiem ten stereotyp takiego typowego informatyka, co on siedzi wśród pustych pudełek po pizzy i tak dalej, bo to poniekąd tak jest, ale to jest cholernie ciężka praca z drugiej strony, która tylko obiecuje satysfakcję, która jest oddalona od nas jakiś rok, półtora roku, nie? I to jest chyba taka rzecz, o której trzeba pamiętać. Ale jednak ta satysfakcja jest z tego, co mówisz. Jest duża. No, w momencie, kiedy skończyliśmy pracę nad Wiedźminem i przywieźli nam pudełka z edycją kolekcjonerską do biura i stał ten stosik tych pudełek, albo gra ląduje w App Store i jest na przykład wczarowana przez Apple, czyli promowana, że jako best new game na przykład, to jest taka, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty, że gra nie podoba się tylko nam, ale również trafia w gusta klientów, nie? Trafia w gusta
recenzentów i tak dalej. To jest duża satysfakcja. No gorzej, kiedy się nie udaje, nie? To wtedy faktycznie może być to dołujące, nie? Że coś się nam nie udało, ale to wtedy zwyczajnie trzeba usiąść, wyciągnąć wnioski, spróbować jakoś rozwiązać. W przypadku gier mobilnych właśnie możemy się ratować kolejnymi dodatkami, patchami zmieniającymi funkcjonalność. No w przypadku gier PC-owych, jak teraz CI Games na przykład ze Sniperem, no to mają trochę większy problem. Więc tak naprawdę mogą tylko zamknąć projekt i spróbować zrobić nowy, wyciągając z tego wnioski, nie? Mhm. Ale mimo to, no kurczę, no to jest jednak coś, co ludzie lubią, co grają, tworzysz coś po prostu. To jest jakby ten mechanizm jest taki najbardziej satysfakcjonujący, że ty coś budujesz, nie? Zostawiasz coś po sobie, gdzieś tam w kredytach jest twoje nazwisko, że ty budowałeś. To jest fajne. Okej, okay. Czyli zabijmy plotkę o tym, że tester to jest praca odtwórcza, to jest jak najbardziej jeden z twórców gry, który ma wpływ na to, jak ona będzie wyglądać. Regularny twórca gry, którego zdanie jest bardzo ważne, który ma dużo zdania, którego wręcz od niego się wręcz oczekuje, żeby on komentował, żeby on opiniował, czy mu się fajnie gra, czy nie, bo sprawdzanie czystej funkcjonalności to jest jego połowa pracy. Druga połowa pracy ma się przy tym dobrze bawić, jak każdy inny gracz. Kiedy tester się źle bawi, to znaczy, że idziemy w złym kierunku. Okej, okay, spoko. Dzięki bardzo, więc życzę ci tylko projektów takich, przy których się będziesz dobrze bawił. Dzięki wielkie.